Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. Światłość jest podstawową cechą Boga. Czytamy, że On sam jest światłością. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, piąty werset. W czasach Starego Testamentu to światło było w pewnym stopniu ukryte. Arka Przymierza była symbolem Bożej obecności pośród Jego ludu, jednak zarówno w przybytku na pustyni, jak i w świątyni jerozolimskiej Arka znajdowała się w ciemności. Grzech oddzielał ludzkość od Boga, a dzieło odkupienia naszego Pana Jezusa Chrystusa nie zostało jeszcze dokonane. Nawet starotestamentowi wierzący mogli poznawać Boga tylko w ograniczony sposób. To się zmieniło, gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię. On przyszedł jako światłość świata, objawił Boga takim, jakim jest. Przez swoją śmierć złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty i w ten sposób założył fundament pod nasze poznanie Boga. Kiedy Pan Jezus Chrystus umarł, zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu. Światłość przeniknęła ciemność. Teraz możemy swobodnie stawać przed Nim i żyć w światłości. Światło przeniknęło i usunęło ciemności. Teraz możemy swobodnie stawać przed Nim i żyć w świetle. To jeden z przywilejów każdego dziecka Bożego. Chodzimy w światłości. Możemy cieszyć się tym, jak Pan Jezus Chrystus w doskonały sposób objawił nam Boga. Praktyczną konsekwencją jest nasza wzajemna społeczność. Razem tworzymy Bożą rodzinę. Cieszymy się z tego. Nasze relacje są oparte na krwi Pana Jezusa Chrystusa, która oczyściła nas z wszystkich grzechów. Także nikt, kto wierzy w Pana Jezusa, nie ma już żadnej świadomości grzechów. Ktoś, kto ma dalej świadomość grzechów, znaczy, że nigdy nie przyszedł do Pana Jezusa, a jedynie opiera się na swoich grzesznych czynach i próbuje nimi przekupić sprawiedliwego Boga. Ale tak się nie da, więc jedynie doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest tutaj remedium, jedynie ona rozwiązuje problem. Nasza wina została usunięta, z ciemności zostaliśmy przeniesieni do światłości. Im więcej będziemy się zajmować Panem Jezusem Chrystusem i Jego dziełem na krzyżu, tym bardziej będziemy sobie cenili światłość, której stoimy, i nie będziemy mieli żadnej świadomości grzechów, mając pewność, że wszystkie grzechy zlikwidował na krzyżu Golgoty Pan Jezus Chrystus, umierając w naszym miejscu za nas. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset.